Witam wszystkich serdecznie z pokładu mojego statku. Nowa relacja. COVID-19 trochę pomieszał tutaj szyki, także nie ma możliwości zejścia na ląd, nagrania i pokazania wam tego wszystkiego, co tam widziałem. Ale tutaj podczas podróży do Francji mijamy się z jednostką pływającą, do specjalistyczna jednostka pływająca, trzeba by było dodać, do stawiania turbin wiatrowych w morzu. Zaraz przybliżę, to zobaczycie ją. Ja już pokazywałem, jak stała w stoczni, jak stały w porcie te specjalistyczne statki, omawiałem, jak one działają. A teraz mam okazję zobaczyć tą jednostkę specjalistyczną w morzu. No, chciałbym ją kiedyś zobaczyć podczas stawiania turbin wiatrowych, no ale pływamy dość daleko od tego rejonu, nie możemy się zbliżać. Teraz możemy zobaczyć potężny dźwig, podniesione nogi i własnym napędem przemieszcza się. Nie ma ona zawrotnych osiągów, chodzi o to, żeby dopłynęła na miejsce i rozstawiła, wysunęła swoje nogi. Stanęła sztywno, oparła się o dno i mogła elementy po konstrukcji wiatrowej ustawiać na pełnym morzu. Coraz więcej tych jednostek specjalistycznych do stawiania turbin wiatrowych spotykamy na morzach i oceanach. Coraz więcej turbin jest stawianych w morzu, no także mają pełne obłożenie. Przechodzimy powoli do zielonej energii, także trzeba wykorzystać wiatr, który wieje nad Bałtykiem, czy nad Morzem Północnym. No i stawiać tego jak najwięcej. No i płyniemy dość daleko od niego tutaj. Zbliżyłem maksymalnie, ale nie możemy zajrzeć tam na mostek kapitański. Widzimy tutaj z przodu lądowisko dla helikoptera, potężny dźwig. I cztery potężne nogi. Tak zwane podpory, można powiedzieć, które mają zapewnić stabilność podczas podnoszenia ciężkich ładunków na morzu. A oczywiście przy stawianiu turbin wiatrowych.
To taka z jednych ciekawostek spotkanych na mojej trasie. Widzicie teraz, jak on jest daleko od mojej burty. Także nie mogłem bardziej przybliżyć. No i zapraszam na następne moje filmy. Może coś ciekawego uda mi się nagrać. Podczas tego kontraktu a jak minie pandemia, to będziemy więcej tego nagrywali. Do zobaczenia.